Platforma Obywatelska. Zanim zadam pytanie, mam jeszcze jedno zdanie do kolegi z Kongresu Nowej Prawicy i sztabu Jacka Wilka. Zawetowanie ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego nie wymagałoby odwagi, wręcz przeciwnie. To była trudna decyzja, którą należało podjąć i wziąć za nią polityczną odpowiedzialność, więc tutaj odwaga nie ma nic do rzeczy, jeśli pan Jacek Wilk zawetowałby tę ustawę. Natomiast kontynuując o emeryturach, panie pośle, ja generalnie dość wysoko oceniam PSL jako koalicjanta, natomiast to nie oznacza, że nie ma żadnych problemów w tej koalicji. Moim zdaniem największym problemem jest to, że obecność PSL-u w koalicji sprawia, że niekoniecznie jesteśmy w stanie zrobić coś z KRUS-em. Z KRUS-em, do którego rok temu z budżetu trzeba było dosypać około 16 czy 17 miliardów złotych. Z ZUS-em, bo to jest inny temat. Natomiast jeśli chodzi o KRUS, czy PSL jako partia ma jakiś pomysł na to, żeby KRUS był systemem bardziej wydajnym? Bo nie mówimy o wysokości emerytur, bo są najniższe w KRUS-ie. Natomiast żebyśmy nie musieli tak dużo pieniędzy z podatków dosypywać do KRUS-u. Czy jest jakiś pomysł z waszej strony? Ja po pierwsze powiem tak. Wiele zmian się dokonało, ale o tym może w drugiej części mojej wypowiedzi powiem. Jeżeli pan mówił o 17 miliardach po stronie KRUS-u, to warto powiedzieć o 70 kilku po stronie ZUS-u. Albo powiedzieć o tych 9-10, które bezpośrednio finansują emerytury z KRUS-u, bo 17 miliardów za całość kosztów. Mhm. To są także dodatki energetyczne, ryczałty i tak dalej, i tak dalej. Kombatanckie. Wszystko, co jest wypłacane przez KRUS, ale nie jest świadczeniem z samego KRUS-u. Zgadza się, tylko w kwestii ZUS-u zrobiliśmy już dużo, natomiast w kwestii KRUS-u nic. Nie, zrobiliśmy też bardzo wiele i to zaraz też... Ilu ludzi jest w KRUS-ie? Słucham? Ilu ludzi jest w KRUS-ie? No właśnie, to słuchajcie państwo, bo musimy wyjść od pewnego punktu. Otóż w momencie, kiedy powstawał system KRUS-u, wzorowany na dobrych wzorcach francuskich, niemieckich, na początku lat 90. Przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, a więc nie pochodzący z jakichś tam zatęchłych historycznych czasów, był kształtowany na wzór i podobieństwo tych systemów, które funkcjonują na Zachodzie. Ani Francuzi, ani Niemcy, ani Finowie, ani żadne inne państw, które mają odrębne systemy emerytalne dla rolników, nie zlikwidowały ich. Dlaczego? Dlatego, że nawet zanim pojawiła się wspólna polityka rolna, dająca wsparcie nie tyle rolnikom, co konsumentom w tych państwach, to te systemy tam funkcjonowały. Więc to jest też rodzaj wsparcia i dotowania niejako produkcji rolniczej dla nas konsumentów wymierna korzyść. Co się stało przez te lata z KRUS-em? Otóż musimy pamiętać, że na początku lat 90. KRUS spełnił funkcję socjalną. Przyjął całe rzesze Polaków w swoje szeregi po to, żeby objąć ich ubezpieczeniem. To był sposób do objęcia ubezpieczeniem. Doskonale wiecie, że dzisiaj to wydaje się anachronizmem, bo powyżej hektara fizycznego liczymy, że to jest gospodarstwo. No sami wiemy, nawet nie oszukując się, że będzie tam, nie wiem, jakaś nadzwyczajna produkcja specjalistyczna, to ciężko jest takiego gospodarstwa wyżyć i funkcjonować. Panie pośle, myślę, że szybko możemy to policzyć. Ile jest ubezpieczonych w KRUS-ie? No właśnie, ta liczba znacząco się zmienia. Dzisiaj to jest niewiele ponad 1 400 000, a było znacząco więcej. Co roku on się reformuje sam z siebie. A w ZUS-ie jest ubezpieczony? Sam siebie około 40 kilka tysięcy. Panie pośle, jest pan bardzo wygadaną osobą, to przyznaję. Zna pan też bardzo dobrze historię KRUS-u nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Natomiast ja pytałem, co zrobić, żeby tę aktualną sytuację zmienić. Bo to, że jest lepiej niż było wcześniej, to wiem, ale to nie znaczy, że jest dobrze. Słuchajcie, odpowiem tak. W tym studiu także przepytywaliście inne osoby. Ja długo, jeszcze jak pan minister Gowin był ministrem, rozmawialiśmy na różne tematy. Też zachęcałem go do tego, żeby zreformował pracę i emerytury, chociażby sędziów, prokuratorów, którzy mają duże przywileje. Nie udało to się, ale jedno co się udało, to, że nawet pan Gowin, bardzo radykalny w swoich poglądach, przyznaje i wielu polityków to dzisiaj dostrzegło, że zmiany jakiekolwiek w KRUS-ie polegające na tym, że nie wiem, tych tak zwanych bogatych rolników wyłączymy i przerzucimy do ZUS-u, spowoduje, że zostanie 80 albo 90% tych biedniejszych, których będziemy musieli przełożyć do opieki społecznej. Spowoduje to tylko większe nakłady i większe koszty z budżetu państwa. Nic to nie da. Ja powiem tak, ale tego typu działanie spycha na zupełny margines społeczny tych ludzi, bowiem dzisiaj oni mają motywację taką, że muszą zapłacić składkę, może niewielką i będącą pewnym wsparciem, ale muszą i tą składkę pracują. Jaka jest zupełna beznadzieja osób i to tego typu działania na wielu państwach zachodnich już zafunkcjonowały, kiedy przenosimy ludzi do opieki społecznej i oni nic nie muszą robić, bo wszystko dostają. Panie pośle, prosta sprawa, przepraszam, Platforma. Ile jest ubezpieczonych w ZUS-ie? Ponad 14 milionów. Proszę pana, panie pośle, prosta sprawa. 1,4 miliona osób w KRUS-ie. Dobrze liczę?
i 16 miliardów trzeba było dosypać, 10 razy więcej tyle ludzi jest w ZUS-ie, dosypać trzeba było 70 miliardów. Gdyby to przełożyć, to do KRUS-u trzeba by dorzucić 160 miliardów. Wygląda na to, że jest to system, czy kasa totalnie nieszczelna, zupełnie niewydajna, niewydolna. To nie ma żadnej kwestii szczelności. To jest kwestia polityki państwa. Tak? Co zrobimy z tymi osobami, które dzisiaj nie stać na opłacenie wyższych składek? Gdybyśmy nagle powiedzieli, że rolnicy mają płacić wyższe składki, to no, będą musieli przejść w znaczącej części do pomocy społecznej. System świadczeń też jest nieproporcjonalny, bo już doskonale wiecie o tym, że emerytura ZUS-owska jest dwukrotnie wyższa, emerytura KRUS-owska o połowę niższa. Ale na przykład rolnicy są traktowani jak przedsiębiorcy. Jeżeli zachorują, to przez pierwszy miesiąc nie otrzymują ani grosza z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Po miesiącu otrzymują 10 zł. Dlaczego 10 zł? Dlatego, że płacą 42 zł składki. Gdyby chcieli minimalną stawkę, taką gdzieś osoby zatrudnione w ZUS-ie otrzymują, czyli około 100 zł, to ich składkę tylko na tą część chorobową trzeba podnieść o 10-krotnie, 40 zł do 400. Panie pośle, tym pytanie. Samym zrówna się ona w składce z tą ZUS-owską. Pytanie młodzież.